Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Enigma. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Enigma, będący protokołem umożliwiającym tworzenie smart kontraktów, tylko tutaj tak nazwanych specyficznie secret kontraktów, a to z tego względu, że po prostu mają one być prywatne i mają być niedostępne do wglądu przez społeczność, przez użytkowników blockchainu. Także tutaj mamy taką sytuację, że do tej pory blockchain był uznawany jako takie remedium na problem właśnie z przejrzystością, z transparentnością. Po pewnym czasie pewne osoby doszły do wniosku, że jednak w pewnych sytuacjach dobrze by było, aby ten blockchain jednak nie był taki czytelny i dlatego powstał tutaj projekt Enigma, który właśnie tą część, która de facto nie powinna być jawna, stara się ukryć, oczywiście w oparciu o zaawansowaną technologię i odpowiednie algorytmy. To jest taki pośrednik pomiędzy publicznymi blockchainami a prywatnymi blockchainami, ponieważ no, prywatne są zupełnie niedostępne dla szerszego grona użytkowników, czyli dla, powiedzmy, ogółem całego internetu. Są to raczej rozwiązania kierowane do przedsiębiorstw, do organizacji. Publiczne blockchainy i na publicznych blockchainach powinny być tworzone rozwiązania, które mają być transparentne, które mają być do wglądu. I tutaj pomiędzy tymi właśnie dwoma podejściami mamy coś takiego jak protokół Enigma, który pozwala, co ciekawe zresztą, na wywoływanie funkcji zaimplementowanych w smart kontraktach, na przykład w tym przypadku obecnie na Ethereum, pozwala wywoływać te funkcje, dokonywać na nich jeszcze konkretnych operacji, które już są niejawne właśnie na bazie swojego protokołu i taki następny wynik ma być zwracany do głównego blockchainu. Także taki jest ogólnie zamysł tego, co tutaj twórcy tego projektu chcą osiągnąć. Spójrzmy na GitHuba i na kwestie związane właśnie z developmentem tego projektu. Jeśli chodzi o organizację na GitHubie, widoczna jest ona na ekranie. Organizacja Enigma, główna strona tej organizacji właśnie w serwisie GitHub. Widzimy tutaj 6 podpiętych repozytoriów uznanych za najbardziej istotne. Oczywiście widać tutaj aktywność tego projektu. Jest to dość młody projekt. Na CoinPaprice tam znajduje się informacja, że powstał on mniej więcej w roku 2018. Jeśli chodzi o repozytoria tego projektu, to tutaj oczywiście smart contract realizujący bezpośrednie połączenie pomiędzy właśnie Ethereum a właśnie rozwiązaniem tym prywatnym implementowanym przez Enigmę oraz główny core w zasadzie tego projektu, czyli Enigma Core napisany w języku Rust. Oczywiście moim zdaniem dobre rozwiązanie jak na tego typu aplikacje, jak na tego typu projekt. Tutaj warto również dodać, że te smart kontrakty, te secret kontrakty mają być również tworzone w języku Rust. Oczywiście to są rozwiązania off-chain, czyli tak naprawdę sama kwestia związana z bezpieczeństwem języka Rust, z językiem kompletnym w sensie Turinga, pozostaje po stronie programistów, pozostaje po stronie zespołu wytwarzającego te właśnie nieprywatne kontrakty. Tutaj dodam też taką informację w celu uzupełnienia, że nawet smart kontrakty pisane w standardowy sposób i umieszczane na przykład na platformie Ethereum są tam umieszczane w postaci tak zwanego bytecode'u, czyli kod źródłowy smart kontraktu z poziomu właśnie eksplorera bloków dla platformy Ethereum nie jest jawny i nie jest do wglądu, chyba że właśnie osoba implementująca, deployująca, czyli umieszczająca dany smart contract na blockchainie Ethereum zweryfikuje smart contract, tym samym podając kompletny kod źródłowy tego właśnie kontraktu. Także też nie jest do końca tak, że wszystkie tam rozwiązania są jawne i są dosyć szybkie i proste do wyczytania. Przede wszystkim wynika to z wydajności.
Jeśli chodzi o sam projekt Enigma, główne repozytorium tego projektu na GitHubie, widzimy tutaj ponad 1800 commitów. Szybko spójrzmy tak naprawdę od kiedy cały proceder tutaj na GitHubie trwa i miał on miejsce, rozpoczął się w maju 2018 roku, pod koniec maja tak naprawdę. Tutaj uwagę zwraca, że tak naprawdę mamy zaangażowanych obecnie jedynie czterech programistów, z czego tak naprawdę tutaj trzech pierwszych jest jeszcze na ten czas aktywnych. Pozostałe osoby są to osoby, które bardzo niedużo wniosły do projektu i powinny być tak naprawdę pomijane. Także mam tutaj trzech programistów, trzech deweloperów, którzy tworzą taki protokół. No, czy to jest mało, czy to jest dużo, myślę, że jak na obecną fazę projektu powinno to być wystarczające. Niemniej jednak na dłuższą metę myślę, że trzy osoby odpowiedzialne za tego typu projekt to jest trochę za mało. Choćby z takich zwykłych, prozaicznych przyczyn, jak na przykład choroby, czy urlopy, czy po prostu niemożliwość obsługi całego procesu jedynie trzema osobami. Jeśli chodzi o zakładkę Issue, mamy tutaj 11 otwartych, 60 zamkniętych, także widać, że tutaj postęp prac jak najbardziej ma miejsce. Zwracamy uwagę przede wszystkim na błędy, na poważne błędy w kodzie projektu, które powinny uniemożliwić wydanie kolejnej wersji. Są tutaj one oznaczone jako bugi. Trochę mała aktywność związana właśnie z komentowaniem i z zaangażowaniem się w konkretne issue ze strony zespołu tutaj moim zdaniem jest, ponieważ według mnie tego typu problemy powinny jak najbardziej być dyskutowane, a jeśli są one dyskutowane na GitHubie, to zwiększy nam się przejrzystość całego projektu i mam możliwość śledzenia postępu i zaangażowania zespołu w dany projekt. Nie mamy żadnych tutaj kamieni milowych, także ciężko tak naprawdę zweryfikować postęp prac co do tego, czym zobowiązali się właśnie twórcy projektu w roadmapie. Jeśli chodzi o pull requesty, to są tutaj stosowane, także widać, że nawet są w miarę na bieżąco merge'owane, czyli dodawane do głównej gałęzi kodu projektu. Tych gałęzi kodu, czyli branchy, jest też dosyć sporo, bo 45. Oczywiście możemy szybko rzucić okiem na to, co w nich tak naprawdę tutaj się dzieje. Sugeruję nie zwracać uwagi na ten opis stale, znaczy na zawartość tabeli stale branch, gdyż są to już nieaktywne branche, wśród których ponad 3 miesiące nie było żadnej aktywności. Jeśli chodzi o zakładkę projects, to nic tutaj nie jest prowadzone, co no niestety również negatywnie wpływa na czytelność postępu prac nad projektem. Wikipedia nie jest prowadzona na GitHubie, natomiast jest dosyć obszerna dokumentacja typowo deweloperska. Wiadomo, tego typu projekty muszą być rozwijane, muszą pokazać swoją możliwość, przede wszystkim rozpoczynając od przykładowych projektów wykonywanych właśnie przez programistów. Także dokumentacja to jak najbardziej jest dostępna i według mnie na ten moment jest ona wystarczająca. Zakładka Security. Tutaj niestety nic nie znajdziemy, nie doszukają się również programu Bug Bounty dla tego projektu, co według mojej opinii jest oczywiście minusem, zwłaszcza jeśli tutaj mówimy o projekcie skupionym na prywatności i na właśnie tego typu kwestiach. Myślę, że jak najbardziej tego typu projekty również powinny mieć możliwość przechodzenia takich w cudzysłowie audytów przez wykwalifikowaną część społeczności i fanów tego projektu, co zdecydowanie obydwu stronom wpłynęłoby pozytywnie. Zakładka Insights, tutaj przejrzymy sobie widok z ostatniego miesiąca. Oczywiście widzimy aktywność deweloperów, widzimy na bieżąco merge'owane pull requesty, zamykane issue, które otwierane nowe. Także jeśli chodzi o sam postęp prac nad tym projektem, to nie ma tutaj się do czego tak naprawdę doczepić. Jakieś prace na tym projekcie są wykonywane. Jeszcze szybki rzut oka na zakładkę Release. No tutaj cały czas czekamy na wydanie jakiejś konkretnej wersji.
No niestety ostatnia wersja była wydana w sierpniu. Myślę, że to jest dosyć długi okres czasu. Mamy na ten moment listopad w momencie nagrywania tego materiału. Także jeśli ostatnia wersja była w sierpniu, a mamy już listopad i od tamtej pory nic się nie wydarzyło, także to należałoby tak naprawdę może przeanalizować issue oznaczone jako bugi, czyli te z błędami. Może tam jest jakiś większy problem, który po prostu dość mocno hamuje rozwój tego projektu. Także osoby zainteresowane tym projektem sugerowałbym właśnie spojrzenie, co tam tak naprawdę, o co w tych problemach chodzi. Co więcej, odnośnie projektu Enigma, oczywiście mam tutaj forum dostępne dla tej bardziej technicznej części społeczności, dla programistów chcących budować własne rozwiązania w oparciu o ten protokół. Jeśli chodzi o ilość postów, ilość właśnie kontentu na tym portalu, to na ten moment nie ma go jeszcze za dużo. No to jest młody projekt, także tutaj dopiero wszystko się dopiero tak naprawdę rozwija. Mamy dostęp również do Travisa Continuous Integration, także możemy podejrzeć, czy buildy na głównej gałęzi wykonują się poprawnie, co daje nam obraz tego, czy tak naprawdę pod względem takim syntaktycznym, jeśli chodzi o pisany kod źródłowy, wszystko jest w porządku. Kolejna sprawa, oczywiście portal NPM. Mamy tutaj możliwość podejrzenia do jednej biblioteki pisanej w języku JavaScript, biblioteki umożliwiającej właśnie współpracę typu peer-to-peer pomiędzy protokołem a głównym blockchainem. I tutaj, tak jak przeważnie radzę na to spoglądać, zakładka dependence, czyli projekty zależne od tego projektu, czyli projekty, które wykorzystują swoje funkcjonalności bibliotekę Enigma. No na ten moment nie ma takich umieszczonych na portalu NPM, czyli ta adopcja projektu jest na razie bardzo słaba. Jeśli chodzi o ilość pobrań biblioteki przez programistów, aby właśnie tworzyć własne rozwiązania w oparciu o tę bibliotekę, to również tutaj nie robią te liczby wrażenia, są to tak naprawdę pojedyncze pobrania na przestrzeni tygodnia. Jeśli chodzi o moją część odnośnie tego projektu, to myślę, że to już byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Moja opinia jest taka, że po prostu na razie jest to młody projekt. Problem, jaki chcę rozwiązać, ciężko powiedzieć tak naprawdę, czy w ogóle istnieje. Mamy tutaj rozwiązania, przede wszystkim na razie rynek próbuje się przyzwyczaić do rozwiązań blockchainowych typu właśnie publiczny blockchain, jak i rozwiązań opartych o prywatne blockchainy. Tutaj takie rozwiązanie hybrydowe, czyli część działań wykonywana i będąca jawna na głównym, na publicznym blockchainie, i oczywiście część logika opierająca się swoje funkcjonowanie o protokół projektu Enigma, realizowany w sposób już niejawny. Także myślę, że na tę chwilę jeszcze jest trochę za wcześnie na tego typu projekty. No jest to projekt młody, prace postępują. Ciężko tak naprawdę tutaj zweryfikować, czy problem, którego oni się podejmują rozwiązać, jest na tyle duży, że tego typu projekt tak naprawdę będzie mógł odnieść sukces w przyszłości. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko. Cześć.